dobrze widzicie Państwo, gdzie my jesteśmy. Na Witolin wysiadamy przy Saski, a to się trzęsie, Państwo zobaczą. Na informacje warszawskie w autobusach warszawskich, proszę Państwa. Saska Kępa, proszę Państwa, przez całą trasę. Takie tęskowe Państwo poznajecie, a to jest ulica właśnie Saska, bo ona jest przy Saskiej. Także proszę Państwa, uważana jest ulica Saska za ulicę bardzo kulturalną, no bo przy francuskiej zresztą też siedzi, proszę Państwa, Osiecka jako pomnik, zresztą pomnik, bo przecież nie żyła. Pomnik, proszę Państwa, przy Rue de Paris i proszę tam odwiedzić Rue de Paris, zobaczyć Osiecką, jak przy stoliku siedzi, tekst pisze do piosenek Maryli Rodowicz. A tak to, proszę Państwa, cóż, no, lubią, nie lubią tę Marylę Rodowicz, bo właściwie Polska ogólnie uwielbia Marylę Rodowicz. Jak tak jadę, proszę Państwa, z podeszłą Wola Park, no bo skąd to słowo duch pisze dzisiaj, 10 listopada 2013 roku się bierze. Proszę Państwa, tam bardzo dużo mówili na ten temat. Górczewska, Szambola, Park, Olbrachta i tam się bili, że aż nawet musiałam policję wezwać, no bo to nie można się na to patrzeć, jak nad chłopakiem się znęcają chłopaka, biją, proszę Państwa, leją, no strasznie. A policja jak pod Pałacem Kultury, no polska policja, Boże, przecież to jest po prostu kryminał. Proszę Państwa, łażą do Pałacu Kultury Stalina i Lenina, no i co oni tam, że bezdomnych spisują, proszę Państwa, jeżdżą nyskami, proszę Państwa, jako te dupki. No nic oni nie robią, bo to tylko jako, że mają pieniądze od Państwa i muszą ten dzień spędzić, tak samo jak i do nas dzisiaj przyszła Żydówka, proszę Państwa, gdzieś tam u jakichś tam zakonników mieszka i ona o 7 musi opuścić i musi ten dzień spędzić. Także to jest ulica Saska w dół, proszę Państwa, i ona tu przebyła, ta taka Żydoweczka, no to gdzieś mieszkała, proszę Państwa, Saska francuska międzynarodowa, mieszkała, nas odwiedza, dzisiaj też odwiedziła, no i co, kobieta bez pieniędzy ze wsi na wieś się wyprowadziła, bo musiała wszystkie długi pospłacać, a właściwie to jej chyba też mieszkanie zabrali, także proszę Państwa, ona w ogóle to mieszkała, Państwo zobaczycie piękne światła, Saska Kępa. Piękne światła, stamtąd przyjechałyśmy z centrum z Woli. Proszę Państwa, tu jest ta szkoła, gdzie Bożena Rossa, moja polonistka, proszę Państwa, uczyła języka polskiego i mówi właśnie, że Bóg się Jahwe nazywa. To też jest rewolucja, proszę Państwa, jak dla Polski. Bo smotrisz w kniegu, widzisz figu, proszę Państwa, to co Jezus powiedział do faryzeuszy, że chcieli być mądrymi, stali się głupi, albo ponieważ mówicie, że widzicie, przeto ślepi jesteście. Tak, proszę Państwa, no Polska nie dorobiła się Biblii, proszę Państwa. Nierozpowszechniona jest Biblia, nierozpowszechniona przez to jest prawda, logika w postępowaniu ludzkim. No to więc jak postępują dupki? No skąd się biorą dupki? Sami oni zaczęli dzisiaj, proszę Państwa, przy 10 listopada 2013, tam pod tym Oszą Wola Park, sami zaczęli, bili się chłopcy róg Olbrachta, proszę Państwa, Górczewskiej, policja tam przyjechała, jeszcze i druga, no chłopak, no mało go na śmierć nie pobili, no bo przecież jak troszeczkę tego wina czy piwa się to bydełko napiło. Także, proszę Państwa, no śmierć na miejscu, także świnki i te i barany, proszę Państwa, nosem dzisiaj strasznie pociągały i tak chciały podrobić prawosławnych. No czym podrobić prawosławnych? Kurwa, no czym świadków Jehowy podrobisz? Co? No, także dzisiaj po trzykroć, no, proszę Państwa, w Warszawie też, aż pokazali, proszę Państwa, w TVN24 z Krakowa, jak tam Amerykanki w czarnych okularach patrzą się na, proszę Państwa, wodowanie lotniskowca. No pięknie, proszę Państwa. I co się dzieje w Łodzi, proszę Państwa, też po tych kościołach latają i tam, proszę Państwa, wyświęcają poszczególne części. Tak, patrzyli się w dół, a tutaj trzeba było być na górce. To, że jest Park Ulrycha, to, że jest, proszę Państwa, Oszą Wola Park Bemowo, Wola, proszę Państwa, aż za Mormonami, no bo Mormonów dzisiaj też nie było ani prawosławnych, ani ewangelików, ani świadków Jehowy, ani żadnych badaczy, tylko po prostu są to niedobitki, proszę Państwa, tych, którzy nie chcą chodzić, lenią się chodzić na swoje msze, przecież katolickie.
No co, pół księżyca? To trzeba, żeby był cały księżyc. No co, do Biblii wcale nie zajrzały, żeby to światło Boże zaświeciło? Trzeba, żeby zaświeciło to światło Boże wszystkim ludziom. A jednak oni nie dopuszczają Jehowy Boga. Oni wykluczają Jehowy Boga i przez to Jehowę Boga wykluczają. A przecież w Lidzbarku Warmińskim nad ołtarzem jest w kościele waszym. Słowacki w Kordianie pisał: drżącą rękę położyłem przed tronem Jehowy. Pojedźcie do Niemiec albo dowiedzcie się, jak tam często imię Boże Jehowa na monetach widniało, żyło było. Także żeście się sami wykluczyli, moi drodzy, kochani, wykluczyliście się od Jehowy Boga. No bo jeżeli przestaliście używać, wasze klechy doprowadziły do tego, że z Biblii zostało wyrzucone imię Boże Jahwe Jehowa, no to przecież Jehowa Bóg was wykluczył. No, wykluczył ze swojego serca, ze swojego życia. No przecież w kościołach ręką uczynionych Bóg nie mieszka, to mówi sama Biblia, Pismo Święte. Filemona 2 mówi: pozdrów zbór, pozdrów kościół. Kachal po hebrajsku i eklezja po grecku, który jest w twoim domu. Także proszę Państwa, co my tu będziemy mówić? Jeżeli po prostu jednostka tu w Polsce nie miała w ręku Biblii, nie czytała, nie badała, nie wiedziała, nie wie co to, to więc jak kopciuchy, jeżeli nie dadzą posłuchu świadkom Bożym, czyli świętym w dniach ostatnich, którzy przecież głoszą tutaj w Polsce od 1905 roku, od strony Gdańska. Słowo Boże, są misjonarzami, pionierami. No ja sama byłam pionierem, byłam pionierką, proszę Państwa. Właśnie świadkowie głoszą tutaj już od ponad 100 lat. Na tym polega Wiesiolandia, proszę Państwa, która jest nad Elką Pierdzielką ze wschodu, nad Elką Wierdzielką z zachodu, nad Cingerellą, proszę Państwa, z południa. Wiesiolandia jest od góry, właśnie od strony Gdańska, od strony Gdańska. I po dach Boży jest jako opoka, oparcie, opieka, proszę, ochrona przed deszczem, przed mrozem, przed wodą. I tak właśnie ta ochrona jest w postaci orła, jastrzębia, proszę Państwa, to, co możecie spotkać na Pałacu Kultury, na Iglicy wręcz, Pałacu Kultury Stalina i Lenina. I to jest ta Wiesiolandia. No jesteśmy tutaj w Warszawie, stąd, proszę Państwa, 507, o, na moście staje, jest 507, dojedziecie do Pałacu Kultury Stalina i Lenina, do Centrum Informacji Turystycznej.